Wielkanoc, więc całą rodziną postanowiliśmy pójść do kościoła i pokazać wam, jak wygląda kościół, jak wyglądają kościoły w Chinach i czy to są te same kościoły i takie same jak w Europie, czy nie. Zaraz się przekonacie. Za mną jest jeden z nich. Między budynkami możecie zobaczyć krzyż. Przeszliśmy przez ulicę. Jesteśmy dokładnie przed wejściem do kościoła. A przed wejściem do kościoła panowie tutaj chodzą i rozdają ulotki, żeby kupić karnety do siłowni, więc całkiem inaczej niż u nas. Ale wchodzimy, zobaczymy, co tam jest. Właśnie wyszliśmy z tamtego kościoła. Tak jak widzieliście, trzeba wjechać na 7 piętro, żeby do kościoła wejść. I z takiego zwykłego wnętrza biurowego jest zrobiony kościół. Co ważne, ten kościół nie jest katolicki. Ten kościół jest protestancki. I nie chciałam za bardzo tak chodzić naokoło i pokazywać ludzi, bo trafiliśmy akurat na mszę i wydawało mi się to trochę niekulturalne i trochę takie dziwne, że będę tam z aparatem chodzić i pokazywać ludzi, szczególnie w Chinach, gdzie ten temat wiary jest dosyć taki newralgiczny. Teraz idziemy do kościoła, który wygląda trochę bardziej jak nasz taki europejski kościół. I będzie to kościół katolicki, więc zobaczymy, jak oni zorganizowali dzisiejszą Wielkanoc. Mam nadzieję, że coś tam zorganizowali. Co jest ciekawe, Chiny jako państwo komunistyczne, tak się wydaje, że nie popiera żadnej wiary. I jak ja przyjechałam do Chin, to tak mi się wydawało, że to przecież wszystkie kościoły są tu zakazane, wiara jest zakazana i ci, którzy wierzą, ci, którzy chodzą do kościoła, raczej się kryją z tym wszystkim i chowają. A powiem wam, że w naszym mieście jest sporo kościołów, nie tylko te dwa. I dowiedziałam się od mojej koleżanki, że jest to tak, że jako partia komunistyczna popiera te kościoły, rząd wspiera ich budowanie nawet, ale nie życzy sobie partia, żeby te kościoły były jakkolwiek inaczej związane z innym państwem. Czyli tak naprawdę kościół katolicki jest odrębnym tworem niż kościół katolicki w innych krajach.
podlega tylko i wyłącznie rządowi chińskiemu i nie podlega Watykanowi na przykład. Przejdę przez ulicę, żeby mnie tu nikt nie przejechał. Jesteśmy teraz dokładnie przed kościołem. Moje dziecko się niecierpliwi. Przed kościołem katolickim, ale w Chinach nie byłoby kościoła bez czegoś innego w środku. Więc oprócz kościoła katolickiego jest tu też hotel, który jest prowadzony przez księży, którzy tutaj urzędują. Zrobiliśmy sobie małą przerwę po wejściu do kościoła. W kościele dzisiaj nie ma praktycznie nic, chociaż jest Wielkanoc, ale chyba się spóźniliśmy. Jesteśmy trochę za późno, jest godzina czwarta, więc w sumie mogłam się tego spodziewać. Ale ten kościół wygląda całkiem europejsko, całkiem tak jak w Polsce. Chyba różnicę widzę taką, że nie ma grobu Pana Jezusa w święta. Zawsze jest w niedzielę świąteczną. A tutaj nie ma. Ten kościół praktycznie chyba przez 3 lata był remontowany. I jak tylko mieliśmy okazję być w okolicy, to wstępowaliśmy, patrzyliśmy, czy już skończyli, ale przez 3 lata nie mogli skończyć. Wreszcie skończyli, wygląda to bardzo fajnie. Ten kościół jest super schowany za innymi budynkami.
Jakby ktoś nie wiedział, że tu jest kościół, to by nawet nie zauważył z ulicy. Zobaczcie, jak jest blisko do budynków mieszkalnych. Zagłębie kościołowe, ale jest to przede wszystkim zagłębie słynne dla par, które mają się pobrać i mają tu sesje zdjęciowe. Dała mi jedna z nich, ale zapewniam Was, że zobaczymy dzisiaj może ze 100 par, które właśnie taką sesję mają. Przede wszystkim dlatego, że dzisiaj jest przepiękny dzień, a tak zwany background kościoła wygląda po prostu dobrze dla Chińczyków na zdjęciach. Podobnie jak w przypadku kościoła przed chwilą, mamy obok kościoła coś, co utrzymuje kościół. Tym razem nie jest to hotel, a kawiarnia, pijalnia piwa, prowadzona także przez księży. Więc jest to ciekawe zjawisko w porównaniu do Polski, gdzie tak naprawdę kościoły są utrzymywane przez państwo. Tutaj kościoły muszą się utrzymać same, dlatego koło kościoła zawsze jest jakaś działalność gospodarcza. Kościół jest zamknięty i wbrew pozorom, jak widzicie, te wszystkie pary ubrane w białe suknie i smokingi, to wcale nie znaczy, że oni biorą ślub kościelny. To jest tak jak powiedziałam, tylko i wyłącznie background. Dla nich kościół w tle to jest coś fajnego. Coś, co im się kojarzy ze ślubem, ale większość z nich ślubu kościelnego na pewno nie będzie miała. Zobaczenia następnym razem, również z Chin. Pa, pa.